Proszę tą świeczkę i pomyśleć życzenie. Ja to zrobię przed kamerą, żeby nie było widać małego. Spełni się? Na pewno. Tylko nikomu nie mów. Aha, dobra. Już chciała powiedzieć, już zdradziłaby. Dosłownie zaczęłam mówić. Życzyłam sobie. Proszę Boże, nie spełnić. Jaki śliczny darcik, zobacz. Odwrotnie, jak pokażesz, to będzie ładnie. Nie mów. Źle pokazywałam? No. Ostry. Boomer. O, faktycznie. Mój boomer. Mam 24 lata i już dosłownie mam, bo ja się urodziłam mega wcześnie rano. 5 czy 6 rano. Mama do mnie pisała, że Tesiu, właśnie jechaliśmy z tobą do szpitala na poród wczoraj przed północą. Urodziłam się z samego rana o świcie. Jestem rannym ptaszkiem, słuchajcie, no. Urodzonym. Piękny torcik. Dobrze, kochani, a teraz poproszę cię o opuszczenie tego pomieszczenia na minutę. Zapraszam. Żartujesz sobie ze mnie teraz? No zobacz sobie to, co to jest. Właśnie się zorientowałem, że pędzli nie kupiłem. Ale wreszcie wszystko jest. Jejku, czy to jest to? To takie mocarne? Zbliża się zima i dobrze, jakby twoja ultra miała też jakieś wdzianko na tą zimę. Moja ultra. Dobra, ale ja jestem po prostu skonsternowana, to się dzieje. I tutaj obróć to do, o 180 stopni. Masz wiele ramek. Różne formaty. Chodź się przypnij. Jest w szoku. W szoku, nie spodziewałam się. No wiem. Ja zazwyczaj się lubię spodziewać, co dostanę, nie? Ja lubię wiedzieć. Serio, z moimi rodzicami, jak tam byłam, już miałam 18 lat, wiedziałam, co dostanę na Lutyn, bo sama też się składałam na to, nie? No, ja lubiłam wiedzieć, co dostanę. Teraz nie wiem, po prostu jak się reaguje na coś, co nie wiesz, jak co dostanę. Gdzie znajdę czas na to? Nie wiem, na pewno kiedyś trzeba zorganizować na randkę swoją artystyczną. Ojej, randkę artystyczną. Kto czytał drogę artysty, ten wie, o co chodzi. Wyłącz to. Wiem, to wszystko. Ej! Proszę bardzo. Co to jest? To wszystkie amerykańskie seriale. To mac and cheese? Dobre, co? O kurka, można. Aha. You better sit down. Widziałam fajny filmik, jak kroić torty. Każdy chyba widział. I teraz tak po skosie tu. Tyk, tyk, tyk. Taki zygzak, patrz. Wyobraź sobie takiego zygzaka tu. Ciachnie. Raz i dwa. A czemu tak? Nie, raz i dwa. No pewnie, to tylko dla nas. Z nikim się nie dzielimy, jesteśmy tacy okropni. Mam 24 lata, uhu! Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ta dzisiejsza noc, która była po prostu tragiczna. Nie zliczę, ile razy się wybudzałam w nocy. To nocne wstawanie do małego. I dzisiaj czuję się jak zombie. Teraz chciałabym zupdate'ować moją listę urodzinową. Okej, okay. Umyć i wystylizować włosy. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. Maseczki nie zrobię, bo nie mam żadnej. Nie poszłam wczoraj do Rossmana kupić, bo cały czas padał deszcz i po prostu nie chciałam zmoknąć. Pyszne śniadanko, możemy odhaczyć. Gdzie jest długopis? O rety. Powinien być punkt. Czuj się jak zombie. Już bym odhaczyła. Upiec ciasto, wczoraj wieczorem już zrobiłam. Piekłam. I teraz sytuacja wygląda tak, że właśnie Mati zawozi naszego brzdąca do babci. Babcia zaoferowała, że może się zająć się naszym małym, żebyśmy mogli sobie spędzić czas razem. No, a więc teraz jak Mati go zawozi, ja też mam czas dla siebie. I myślę, że uda mi się odhaczyć parę tych punktów z mojej listy. Tylko wiecie, ja po prostu najchętniej to bym teraz spała. Ale myślę, że druga, trzecia kawka pomoże. Więc słuchajcie, lecimy z moją urodzinową listą. A, let's go!
Okej, kochani, włosy umyte, makijaż zrobiony, a to już dwa punkty z mojej urodzinowej listy. Pozostałe to na przykład jesienna kawka, shopping queen, czyli kupienie sobie czegoś dla siebie, od siebie, czas tylko we dwoje i super czas z moim synkiem. Okej, teraz jesteśmy w galerii sami z Matim i szukamy pumpkin spice latte. Oczywiście życie dalej robi nam podgórkę, bo chyba przez 15 minut szukaliśmy Starbucksa. Nie mogliśmy jej znaleźć, nawet szukaliśmy jej na mapie i nie było jej widać na tej mapie, więc po prostu hit. Już zaczynaliśmy wątpić, czy w ogóle jest Starbucks w tej galerii. Może jest gdzieś tam, po prostu. Szukamy. Szukamy. Słuchajcie, znaleźliśmy, jest. Udało się. No i super, tylko wiecie co mnie przeraża? Dostępny w wielu odsłonach, że oczywiście nie będę mogła się zdecydować. No nic, idziemy. Pumpkin cream cold. Cold brew! Wiesz, z kim się kojarzy cold brew? Z Emma Chamberlain. Pierwszy raz w życiu próbuję pumpkin spice latte. Ej, ładnie pachnie. Wow, ja zapomniałam, że pumpkin to jest dynia. To faktycznie smakuje jak dynia. Ja chcę to zobaczyć. Wow, ładnie. Cynamon tak. Pierdzie, nie wiem, tylko w chodź na zewnątrz, bo tam zmienili dekorację. Wcześniej była tam fontanna. Co pamiętacie może z jednego mojego vloga, jak tu byłam z małym i on się bawił tam w fontannie. Ja nie A pamiętam. Teraz słuchajcie, no nie oglądałeś vloga mojego? Ja zawsze słucham, a nie oglądam. No ale to też mówiłam tam, że mały się super bawił w fontannie. No i słuchajcie, teraz zmienili tutaj. A czekaj, było coś. Aranżacje, aranż. Jakieś jesienne są snopy siana czy coś. Więc idziemy zobaczyć. Możesz tu odwrócić kamerkę, zobaczyć taka oko i fajnie. Ale mam operatora kamery. Ale fajnie, bo to pumpkin jest takie gorące mega i chcesz spróbować w ogóle? Nie. Naprawdę? No nawet spróbować nie chcesz łyczka? Ja wolę czarną. No zobacz! Ja! Ale kozak! Pumpkin farm! Cute! Jeszcze zahaczyliśmy o Rossmana, dzięki czemu zaliczyłam mój kolejny punkt z bucket listy Shopping Queen, sobie kupiłam puder i korektor. Let's go! I chyba jedziemy sobie teraz na ten... na co? Nakładkę? Nakładkę? Nie wiem. Niestety nie zdążyliśmy już nigdzie pojechać. Czas nas goni. Mateusz musi jechać już zaraz do pracy, więc jedziemy odebrać psztąca i do domku na obiad. Okay. Jestem bardzo ciekawa reakcji jego na mnie. Oczywiście wy... Myślę, że będzie płacz, czy będzie... czy nie będzie radość. Już jesteśmy w domu, to znaczy Mateusz jest w pracy, a ja z Krzczącym już jesteśmy w domu. I mały śpi teraz, ma drzemkę jeszcze, więc ja w tym momencie zrobiłam dwie miniatury do filmów. Jeszcze przeglądam ten nowy film i chcę go wrzucić właśnie. Jak wstanie Krzcząc, to będziemy jeść obiad, a potem jeszcze zobaczę na spontanie, gdzie pójdziemy. Jedziemy do mojej mamy, która jest teraz u mojej siostry i zajmuje się jej dziećmi, czyli kuzynami mojego synka. Zjeść urodzinowe ciacho, wypić kawę, pogadać, no i oczywiście dzieci, żeby spędziły ze sobą czas. Na ten moment muszę Wam powiedzieć, że pomimo ogromnego zmęczenia i tak dzień ten jest bardzo wyjątkowy, dlatego że mam w życiu wspaniałych, kochanych ludzi, którzy sprawiają, że się uśmiecham. Dzień jak dzień. Jest jak ta pogoda, szary i ponury, ale gdy zaczniemy dostrzegać małe rzeczy i być za nie wdzięczni i nimi się cieszyć, wtedy w tej szarości jesteśmy w stanie dostrzec inne barwy, które rozjaśnią nasze serca. Myślę, że sentencja "cieszmy się z małych rzeczy" mogłaby idealnie zatytułować mój dzisiejszy dojechaliśmy dzień. Dojechaliśmy
Na miejsce wysiadłam na złym przystanku, przystanek dalej pojechaliśmy. Nie wiem, co mi jakoś tak źle zaczęłam myśleć, zaczęłam źle kminić, że już byłam gotowa, już założyłam moją małemu czapkę. Już się też ogarnęłam, w gotowości stanęłam i w momencie, kiedy dojechaliśmy na właściwy przystanek, ja zwątpiłam. Jak, nie, to chyba jednak nie tu. I pojechaliśmy na następne, na szczęście nie jest daleko i sobie idziemy ładnie parkiem. Ładne widoczki. Spójrzcie tylko, moi drodzy, jak to ujęcie robi mega jesienny vibe. Wow, nawet nie sądziłam, że aż tak ładnie to wyjdzie tutaj w montażu. Mega cute, co? Tak, mega jesiennie. Moja siostra robi najlepszy krem orzechowy, który smakuje 1000 razy lepiej niż Nutella. Sztos, po prostu sztos. To jest taka mleczna czekolada, nie? Ale to jest o wiele lepsze! Już, moi drodzy, właśnie wracamy do siebie. Już jest 19:19, teoretycznie mały powinien już spać. No, ale troszkę dzisiaj przeciągnęliśmy. Nic się wielkiego nie dzieje. Przynajmniej szybko zaśnie, mam nadzieję. I co? Fajnie, co? Było? Właśnie wróciliśmy do domu z małym. Maty jest oczywiście jeszcze w pracy. Do 22 dzisiaj ma, więc pewnie około 23 dopiero będzie. No i słuchajcie, wiecie co tu przyszło? Gadżet oświetleniowy, żeby tutaj urozmaicić trochę moje nagrywki. Jest to taka lampka. Lampa Sunset i ona ma dawać taki efekt. Tutaj jest właśnie pokazane w pomieszczeniach, jak to fajnie robi taki okrąg. Zresztą zaraz Wam pokażę. No już oczywiście musi wszystko lecieć. Jest pilocik. Kosztowała dosłownie 3 dychy. Jeżeli chcecie, mogę Wam podlinkować. Oczywiście zabieram się za to bez instrukcji. Ej, ona jest, szczerze powiedziawszy, myślałam, że będzie to takie lyche, a wygląda to bardzo zacnie. To nie jest taki, wiecie, plastik, bo są tu metalowe części. Jak ona jest w ogóle śliczna, czy Wy to widzicie w kamerze? Wow! Ulala! Okej, ona się tak może gibać. O, ona 360 stopni się gibie. Jeszcze lepiej w takim razie. Dobra, szybciutko działam. Włącznik, wyłącznik tutaj mamy. Ale kozak! Dobra, i czy pilot działa teraz? Ej, ale czekajcie, bo chyba... Okej, działa. Ten pilot działa. I tym sposobem urodziny przyszły i poszły. Z 23 zrobiło się 24 i ja już chcę, żeby ten rok minął z tego powodu, że nigdy nie lubiłam parzystej liczby. Zdecydowanie lepiej czuję się z nieparzystą, więc nie mogę się doczekać 25 urodzin. Nie no, mam nadzieję, że mimo iż parzyście, to rok ten minie mi bardzo YouTube'owo. Taki jest plan, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną w tym roku i w kolejnych latach. Na ten moment już z Wami żegnam, widzimy się w niedzielę, do zobaczenia, pa!